wysłannikami wobec tych ludzi, którzy tutaj będą. Nie wiemy, kto to będzie, ale na pewno będą to ludzie, którzy będą ciekawi świata, będą chcieli poznać miejsce, w którym się znajdą. A wiemy sami dobrze z własnego doświadczenia, że interesuje nas właściwie wszystko. Jeżeli jesteśmy gdzieś krańcowo, nawet w odmiennym miejscu, to wszystko nas interesuje, nawet najprostsze przejawy życia. I to czasem, co nam wydaje się rzeczą oczywistą i pozornie mało interesującą, może się wydać dla tych ludzi rzeczą ciekawą do poznania. Ale jest też tak, proszę Państwa, że my nie doceniamy troszeczkę tego miejsca, w którym jesteśmy, że troszeczkę jesteśmy zapraszeni szerzej. I dobrze, bo dobrze jest poznawać inne regiony, dobrze konfrontować z własnym, ale chciałbym też pokazać, jak wiele tutaj jest atutów. No bo przecież mamy chociażby dwa obiekty na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, to nie jest mało. W jednym powiecie to wydaje mi się całkiem przyzwoity wynik. Zatem będzie mi bardzo miło, jeżeli to, o czym tutaj będziemy mówić, w jakimś sensie uznacie za swoje, za coś, co warto, o czym warto mówić wobec innych ludzi i co wyróżnia Bochni region bocheński. Zacząłem od widoku znanego kaplica Świętej Kingi w Bazylice Świętego Mikołaja. Powstała w latach 1890-1893, w sensie wystroju, bo przecież to jest wnętrze gotyckie, ale wtedy zostało przeanonżowane według projektu jednego z największych polskich malarzy, Jana Matejki. I tutaj jest pierwszy właściwie atut tego miasta. Od razu wchodzimy i w kopalnię soli, i wchodzimy w biografię patronki górników solnych, i również dotykamy biografii jednego z największych malarzy polskich. Jeżeli mówimy o Bochni, to na pewno warto podkreślić, że pierwsza wzmianka historyczna pochodzi o tym mieście z roku 1198. Znalazła się w dokumencie patriarchy jerozolimskiego Monachusa. Oto ten dokument. On przetrwał. Jest przepięknym dokumentem, który znajduje się w Bibliotece Czartoryskiej w Krakowie. I w tym dokumencie jest takie coś. Sal de Bohème, czyli sól Bochni. Monachus zatwierdzał tam posiadłości bożogrodców z Miechowa. Między innymi wśród tych posiadłości na naszym terenie był to Targ, był to Chełm, Mieszkowice, Chełm Stadion i Sal de Bohème, czyli sól z Bochni. Ale jaka to była sól? To właśnie taka. To była sól ważona. My z taką solą spotykamy się w tej chwili cały czas, ponieważ mamy w takiej formie sól ważona. To był ten pierwsza forma pozyskiwania soli na tym terenie w warzelniach. O, w takich oto paniach warzelniczych, w których podgrzewano solankę, dosycaną czasem, kiedy już odkryto pierwsze grupy soli kamiennej, dosycaną. Pozyskiwano właśnie taką sól oto ważoną. Ale studnie solankowe, które kopano, czy te źródła słone, które eksploatowano bardzo intensywnie, czasem odmawiają posłuszeństwa. W związku z tym te studnie drążono coraz głębiej i prawdopodobnie gdzieś około roku 1248 natrafiono na pierwsze próby soli kamiennej. Pojawia się czasem pytanie, na jakiej to głębokości mogło się wydarzyć. Otóż pierwszy ten najwyżej położony ziemi poziom kopalni soli to jest mniej więcej 69-70 metrów. Obecny poziom Danielowiec w rejonie Szybu-Sutowic. Ale prawdopodobnie te kruchy znaleziono wcześniej. Tu mamy taką już 15-wieczną rycinkę, na której jest górnik bocheński. Sól, pojawienie się soli kamiennej na ziemiach polskich jako pierwszej na ziemiach polskich soli kamiennej wywołało ogromne poruszenie. Sprawiło też, że w ten sposób narodziła się Bochnia jako miasto. Dotychczas istniała tutaj osada warzelników, którzy uzyskiwali w tych najniżej położonych terenach nad Bełnicą sól sposobem ważonym. A w momencie odkrycia soli kamiennej uruchomiono wydobywanie sposobem górniczym. Państwo widzicie, od razu znalazło to odbicie
najstarszej pieczęci Bochni, znanej już z pierwszej połowy wieku XIV, na której znajdują się narzędzia górnicze. I te narzędzia górnicze zostały bezpośrednio niemalże przełożone do współczesnego PRW Bochni. Więc możemy wrócić, proszę zobaczyć, prawie 1:1, prawda? Rzadko się zdarzają miasta, które mają tak precyzyjnie zachowane źródła, które pozwalają herb współczesny wyprowadzić bezpośrednio z pieczęci, starej pieczęci. A tu już wchodzimy w inną rzeczywistość. Rzeczywistość działalności pary małżeńskiej księcia Borysa Wstydliwego i księżnej Kingi. To pieczęcie księcia krakowskiego i sandomirskiego Borysa Wstydliwego, który w 1253 wydał akt lokacji Bochni. Działo się to w Korczynie i książę pozwolił lokować Bochnię tym, którzy zaangażowali swoje kapitały w budowę pierwszych szybów solnych, które były dość kosztownym, trudnym, także technicznie przedsięwzięciem. Legendy wiążą to przedsięwzięcie z księżą Kingą. Tu mamy jeden z takich wizerunków Kingi z naszych zbiorów, prawdopodobnie pochodzi ze starej jakiejś takiej, nie wiem, szafki motywnej, chorągi. Trudno zdefiniować dokładnie to. Górniczej. To jest późniejsza Kinga, ale ta Kinga będzie występować. Jeżeli Państwo pojedziecie do kopalni, usłyszycie legendę, prawda, o pierścieniu Kingi. Ta legenda zresztą jest powtarzana w różnych wersjach. Ja ją pokażę też tutaj jeszcze w dalszej części. O niej pisze Jan Długosz, przytacza tę legendę w przywodzie świętej Kingi, więc ta legenda jest zweryfikowana przez Długosz. Całkiem jak tam obraz się zachowuje, w miarę przyzwoicie. Dziękuję zresztą tym z Państwa, którzy przygotowali ten duży ekran, który nam tutaj bardzo ułatwi życie dzisiaj. Proszę Państwa, miasto. Niekoniecznie w tym miejscu, gdzie dzisiaj się znajduje rynek główny. Być może w tym miejscu, gdzie dzisiaj się znajduje gmach Liceum Ogólnokształcącego imienia Króla Kazimierza Wielkiego, Bursa Gimnazjalna Aula Świętego Mikołaja. Później translokowane w pierwszej połowie XIV wieku na to miejsce, w którym dziś mamy rynek główny. Rynek, który, proszę zwrócić jeszcze uwagę na to, jak daleka była wyobraźnia tych, którzy w średniowieczu wytyczali takie prace. Nawet jeżeli założymy, że zdarzyło się to w wieku XIV. Otóż wtedy przy liczbie powiedzmy 1,5 do 2 tysięcy mieszkańców, ten rynek dobrze służył, ale on służy dzisiaj miastu, które ma 30 tysięcy, a jak przychodzi sobota, to w Polsce 100 tysięcy, dlatego że Bochnia przecież jest ośrodkiem takiego zespołu osadniczego, a w dodatku jeszcze są samochody. Także czasem warto spojrzeć na z szacunkiem na średniowiecze. No nie będę komentował właśnie tego rysunku, tego zdjęcia, ale dotykamy działalności monarchy, oprócz księcia Bolesława Wstydliwego, założyciela miasta, położył duże zasługi dla rozwoju Bochni. Te zasługi upamiętnia i pomnik wzniesiony w roku 1871 na rynku, trochę z inspiracji Jana Matejki, a wyrzeźbiony przez Walerego Gadomskiego. I również upamiętnia ta ważna, a w wieku XIX najważniejsza ulica tego miasta, czy ulica Kazimierza Wielkiego. Wspomniałem, że o inspiracji Matejki. Ten Matejko to jest bardzo ważny atut dla Bochni do wykorzystania. Ja się dziwię, że aż tak rzadko w tej chwili o tym mówimy. Proszę zauważyć, ulica Bernardyńska, smutna tablica na smutnej elewacji, a przecież mamy do czynienia z kontaktami z naszym miastem, no człowieka, który stworzył właściwie w naszej wyobraźni, tworzy obrazy dotyczące dziejów naszego narodu i państwa. Matejko zainspirował to środowisko aktywne, urzędnicze, bocheńskie i ten pomnik powstał. A to mamy budynek, do niego jeszcze później wrócimy, w którym Matejko bywał. Ta tablica znajduje się
zachodniej. On jest oczywiście mocno przekształcony, ale być może tutaj się toczyły te narady dotyczące pomnika między Sławem Gadomskim, zdolnym rzeźbiarzem, uczestnikiem powstania styczniowego, później profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który ten pomnik wyrzeźbił. I oto też na tym pomniku tak napisali nasi przodkowie przez wiele lat. Ten pomnik uchodził za jeden z właściwie unikatowy pomnik w skali kraju. Dzisiaj tych pomników jest kilkanaście w Polsce. Ja pisałem kiedyś taki tekst o pomnikach króla Kazimierza Wielkiego w Polsce i dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy. Nawiązałem kontakty z urzędami miast, w których pomniki się znajdują. Największy jest, proszę Państwa, w Bydgoszczy. Konny pomnik odlany w brązie. No, 18-tonowy pomnik króla Kazimierza Wielkiego, więc nas przeskoczyli w sensie tonażowym, ale w tej szlachetności formy gadowskiego pewnie nie, która została wybuta w Armieniu Pińczowskim. I teraz dochodzimy do miejsca, w którym oczywiście, którego, do którego uwaga pielgrzyma kieruje się najbardziej, bo ja też tutaj tak wybierałem te elementy prezentacji, żeby zwracać uwagę na te elementy duchowe, religijne. Nie znam ładniejszego widoku w oknie jak ten. To znaczy widoku ścian szczytowych dla Zatki Świętego Mikołaja, która zawsze wygląda znakomicie, czy w zimie, czy w słońcu zachodzącym. Po prostu przez tą znakomitą rytmikę tych blend, które zostały w pewnym momencie wydobyte spod tynku, bo tak było kiedyś, rekordyzowane w 1905 roku przez Jana Sas Zubrzyckiego. A tu, proszę Państwa, to taka odpowiedź nasza, tutejsza, tego towarzystwa na to, co dzieje się na rynku. My mamy takiego świętego Mikołaja, a nie krasnala, który tam biega z butelkami Coca-Coli po rynku i z tymi takimi kolorowymi kręcikami. Świętego Mikołaja, który znajduje się w ołtarzu głównym od 1771 roku, namalowanego przez Piotra Korneckiego. Ale proszę Państwa, przecież świętego, który z tym miastem jest związany od połowy XIII wieku, bo przecież pierwsze świątynie bogańskie nosiły to wyznanie. Jesteśmy na placu Świętej Kingi, więc widzicie Państwo, jak wpisujemy tę rzeczywistość, która związana jest z bazyliką i w tą tradycję także Kingi. To jeszcze raz. Zaskakujący obraz na elewacji. Zwróćcie Państwo uwagę na elewację od strony południowo, można powiedzieć lekko południowo-wschodniej, na taki obraz, który znajduje się mniej więcej, jakbyśmy go tak lokowali z zewnętrznej strony kościoła, to w rejonie kaplicy Matki Bożej Bocheńskiej, to jest obraz świętej Rozalii. Wiecie Państwo, że niedawno dowiedzieliśmy się, że ten kult świętej Rozalii, patronki od niezwykle okrutnej rzeczywistości, której doświadczali nasi przodkowie, czyli patronki od zaraźliwych chorób, od zaraz, że Bogniem była jednym z pierwszych ośrodków na ziemiach polskich, gdzie ten kult się narodził. I wtedy, jeżeli zobaczymy ten obraz, jeżeli będziemy pamiętać o tym, co mówię, to łatwiej zrozumiemy, dlaczego ta kaplica, która znajduje się przy ulicy Krakowskiej, nosi takie wezwanie. No i dobrze też jest wiedzieć to na temat miejsca, w którym chociażby się teraz znajdujemy. Nie wspominam już o dzwonnicy, która zawsze była zaliczana jako sztandarowy wręcz przykład w budownictwie drewnianym, sakralnym na ziemiach polskich. Spłonęła, przypomnę, w roku 1987. Została odbudowana. Została odbudowana znakomicie przez cieślu pod kierunkiem pana Stanisława Paruka z Rozdziela, ale nie jest to już niestety oryginał. Jest to niestety świetnie wykonana, ale mimo wszystko makieta. Mamy pusty plac. Kiedyś znajdował się tutaj szyb Finder, szyb kopalni soli, wzmiankowany w roku 1396. Tutaj przy kotłowni tego oratorium
znaleziono resztki takiej cężyny szybowej, czyli możemy dokładnie określić, o właśnie tutaj mamy zdjęcie, które wtedy wykonaliśmy. Tak działał rotwór bogeński, zaciskając obudowę drewnianą. To tutaj, proszę Państwa. Sam tego doświadczyłem, kiedy to się pokazało. I wejdźmy do bazyliki. Jeżeli wchodzimy do bazyliki, to przede wszystkim nas uderza w kontraście z tą dość uporządkowaną gotycką oszczędnością ściany szczytowej. Uderza nas barokowo-rokokowe wnętrze, które zostało podkreślone jeszcze przez polichromię Wacława Tanaczewskiego. Z bogactwem wystroju barokowego i rokokowego, gdzie przeważają dzieła malarza, smycerza Piotra Korneckiego z Gdowa. On wyrzeźbił kilka innych jeszcze rzeczy w rejonie bocheńskim, między innymi ołtarze w Łabanowie, ołtarz w Pełnie i ołtarz główny w Brzeźnicy. Ale w Bochni chyba te realizacje jego są najciekawsze. To jest ołtarz główny i pięć ołtarzy bocznych plus fresk i plus ambona. Ale ten kościół zaskakuje nas jeszcze czymś więcej. To nie jest tak, że w tym kościele jest ten wystrój, który do niego tylko przynależy. Ale tutaj jest właściwie suma wystroju rozmaitych świątyń bocheńskich, między innymi dominikanów czy bernardynów, ponieważ po likwidacji klasztorów, które kiedyś na terenie Bochni istniały, zarówno bernardynów, jak i dominikanów, część elementu z kościołów klasztornych przeniesiono do kościoła świętego Mikołaja. Zwróćcie Państwo uwagę, jak wspaniale się prezentuje ta świątynia. Także w takim dość odwróconym, nietypowym ujęciu, będzie nam tak czeszczeć, prawda? W perspektywie na skalne prezbiterium, belkę tęczową i platformę chóru organowego. A jak się przypatrzymy dokładnie, to mniej więcej w tym miejscu zobaczymy jeszcze jednego świętego Mikołaja. Proszę Państwa, idźmy dalej. Dochodzimy do ołtarza głównego. No, powinniśmy wiedzieć coś o tej świątyni, do której przychodzimy, w której czasem bywamy, ołtarz główny. Dzisiaj po pewnym korekcie, po generalnej renowacji, ale korekcie nie tylko takiej, która dotyczy samego zabezpieczenia elementów tego ołtarza, ale także przywrócenia mu poprzedniej kolorystyki poprzez wyeksponowanie tej glorii, drugiej kondygnacji, poprzez przywrócenie mu pierwotnych warstw. Ten ołtarz właśnie Kornecki, tak jak już mówiłem, wyrzeźbił w roku 1771. Tu akurat mamy, to zdjęcie zostało wykonane w okresie Wielkiego Postu, kiedy wisi 17-wieczny obraz ukrzyżowania. O, tu jeszcze dowód na to, że Kornecki za 3000 złotych polskich w 1771 ten ołtarz wielki wykonał. Ten kontrakt znajduje się w naszych zbiorach. Coś o stalach powinienem powiedzieć. Stale, czyli ławy boczne, też poddane renowacji, one wiążą się z charakterem Bochni jako ośrodka górniczego, ale też z pewną klasą mieszczaństwa i z pewną zamożnością mieszczaństwa. To jest stala północna z cyklem obrazów na Zabreskę Męczeństwo, znaczy żywot świętego Jana Chrzciciela, którą opiekowała się altanie świętego Jana Chrzciciela. I w nawie południowej, przy nawie południowej ława z cyklem dotyczącym żywota świętego Stanisława Biskupa. O tym za chwileczkę. I jeszcze może zwrócić uwagę na wielki pająk, wichtarz zawieszony w nawie głównej. Wspaniałe dzieło wykonane w drewnie w Wiedniu w roku 1847. To jest wotum, jakie rodziny, które schroniły się w Bochni w czasie rabacji, w czasie rzezi galicyjskiej w roku 1846, kiedy ocaliły życie i później fundowały ten oto wspaniały obiekt. Warto to podkreślić. Pamiątka dotycząca XIX wieku doskonale wpisana w architekturę tej świątyni.
jeszcze z różnym dostali. Tu się posługuje takim zdjęciem z początku XX wieku, więc wszystko jest zupełnie inne. Chodziło mi o pewną ideę stali, a w stali południowej oto cykl żywot świętego Stanisława Biskupa. Tu akurat widzimy scenę, gdzie siedzi na tronie król Bolesław Śmiały, który popadł za targ z biskupem. Idźmy jeszcze dalej, zwróćmy uwagę na XVII-wieczną belkę tęczową, na przecięciu prezbiterium i nawy głównej i dwa ołtarze. Ołtarz świętej Anny po prawej stronie i ołtarz Matki Bożej Szkaplerznej, który był poddany niedawno renowacji. Oto belkę tęczową jeszcze. No jeżeli ktoś się wpatrzy w zwieńczenie ambony wykonanej przez Piotra Godleckiego, a więc autora, który wykonał ołtarz główny, to zobaczy jeszcze świętego Mikołaja, który tutaj jest w takim pięknym ujęciu, ponieważ na księdze trzyma dwie złote sakiewki, czy dwa złote serca, a jedno trzyma ręce. Mówiłem już o tym, że wyposażenie tej świątyni jest sumą jakby religijności dawnych wieków. Ołtarz Chrystusa Ukrzyżowanego pochodzący z kościoła klasztoru Bernardynów, stojącego mniej więcej na terenie, gdzie dzisiaj się znajduje budynek pierwszego liceum ogólnokształcącego. Tam się znajdowała siedziba tego klasztoru z piękną rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego i również piękną glorią. A stąd już bardzo blisko do kaplicy Matki Bożej Bocheńskiej. To jest zaskakujące wnętrze. To wnętrze zostało zbudowane w roku 1778. Dlaczego? Dlatego, że pierwotnie obraz od początku XVII wieku znajdował się w kościele klasztornym Dominikanów, a ten znajdował się na terenie, który dziś zajmuje sąd rejonowy. Tam nawet jest taka tablica brązowa, która dotyczy tego faktu. Otóż po kasacie klasztoru Dominikanów w 1777 właściwie nie wiadomo było, co zrobić z tym obrazem. W związku z tym po pewnej takiej sytuacji przejściowej postanowiono przenieść go do kościoła świętego Mikołaja. Ale nie było gdzie właściwie tego obrazu umieścić, ponieważ tam cieszył się on ogromnym kultem, przychodziło mnóstwo pielgrzymów, odbywały się wielkie odpusty. W związku z czym postanowiono dobudować tutaj przy kościele świętego Mikołaja kaplicę i ta kaplica powstała. Także jeżeli Państwo jesteście dzisiaj w kaplicy świętego Mikołaja, to raczej w kaplicy Matki Bożej Bocheńskiej, w kościele świętego Mikołaja, to musicie mieć świadomość, że to jest wnętrze, które zostało dobudowane w roku 1778, a więc znacznie później niż główna bryła świątyni. A w dodatku jest to wnętrze, które jest stylizowane na dawną kaplicę przy kościele dominikańskim. Nazwijmy to przy dzisiejszej ulicy Kościuszki, obok naszego muzeum. Przeniesiono tam nie tylko ten ołtarz, ale przeniesiono również portal z czarnego marmuru, który był fundacją Jana Wielopolskiego ze Skały, żółtnika pokońskiego, w zamian za wielkie zwycięstwo pod Wiedniem Jana III Sobieskiego na Turka. I oto obraz Matki Bożej Bocheńskiej. Myśmy ten obraz upowszechnili, dlatego że przez wiele lat, znaczy ten wzór, przepraszam. Proszę Państwa, przez wiele lat ten obraz był reprodukowany no jak obraz kultowy. Sukienki nałożone na malowidło. I w zasadzie oglądający nie miał jakby rzeczywistego wizerunku. Tutaj po zdjęciu sukienek zwróćcie Państwo uwagę na to, żeby dodała się nam zupełnie inne malowidło. Ten obraz ma swoją literaturę. Ta jego cudowność, nadzwyczajne łaski wiązały się z czymś, co poruszyło wyobraźnię Polaków w wieku XVII, mianowicie
w roku 1637 i w 1638 z obrazem Okeńskim działo się rzeczy niezwykłe. Miało tu miejsce zjawisko krwawych łez. I to zjawisko zostało opisane. I ukazało się nawet, ten opis ukazał się drukiem 1639, a został dokonany przez Tomasza Rościszewskiego, przeorek nasz do Dominika. Jest tutaj historia tego obrazu, jest 30 cudów opisanych, bardzo znakomite obrazy z dziejów miasta. To nie tylko ratowanie z chorób, nie tylko uzdrowienie z kalectwa, ale to także ratowanie zdrowia w tej trudnej rzeczywistości, jaką była żuka solna. Jeszcze tutaj popatrzmy sobie na te przepiękne, na to przepiękne miejsce, na ten przepiękny obiekt z fragmentem psalmu 23 i z psem z żagwią płonącą w pysku, czyli symbolem dominikańskim, a nad górą, na górze mamy fragmenty pewnego niezwykłego wprost dzieła. Oto i ono. Proszę Państwa, 5 metrów na 4 metry, takie są wymiary mniej więcej tego malownika, które wykonał już przeze mnie kilka razy tutaj wymieniony Piotr Koreński. Co na nim widzimy? Na nim widzimy Kindę z dwoma dwórkami, która wrzuca w kopalni pierścień. Ja się bawiłem czasem, prezentując ten rodzinę, kiedy ją próbowałem pokazać jej alchemię tej rodziny niemalże, że ten pierścień jest, zwróćcie Państwo uwagę, tam jest taki połyskujący nad czeluścią szyb. To jest najkrótsza ilustracja tej lapidarna ilustracja tej legendy. Tu mamy kosmologię XVIII-wieczną, czyli Koreński namalował tak, jak wtedy estetyka nakazywała. Nie tak jak w średniowieczu. Mamy tutaj też w kościele, zwróćcie Państwo uwagę, w kościele mamy tutaj górników, którzy się uwijają. Ale co się tu stało? Są jakieś takie dziwne urwania, zatękowane. Otóż to jest właśnie ten efekt dobudowania tej kaplicy. Po prostu ten portal musiano wbić i w związku z czym ubyło troszeczkę tych elementów tutaj podziemnych. Natomiast mamy tutaj wspaniały przykład urządzenia wyciągowego i mamy też najstarsze na ziemiach polskich malowidło przedstawiające legendę o pieśni świętej Kingi. Więc niech wielce nie mówią. My tutaj jesteśmy przez Piotra Koreńskiego zatwierdzeni w tym sensie pierwszeństwa. Mówiłem już o, to oczywiście zatopiły tekst, mówiłem tutaj już o tych rozmaitych elementach wystroju dawnych świątyń klasztornych na terenie Bochni, Dominikanów i Bernardynów. A to jest to. Święty Jacek, święty dominikański, śpiący na księgach, snem, pięknym snem. Proszę Państwa, ukazało się kilkanaście lat temu, ukazało się opracowanie, w którym Justyna Sulewska dowodzi, że może to być pierwsza płyta nagrobna z grobu świętego Jacka w krakowskim kościele dominikanów. Z chwilą, kiedy tam stworzono bardziej monumentalne, okazalsze mauzoleum, tę pierwszą płytę przeniesiono po prostu do jednego z klasztorów dominikańskich, a ten klasztor dominikański dość blisko Krakowa znajdował się właśnie w Bochni. A później po kasacie tego klasztoru tę płytę przeniesiono do kościoła świętego Mikołaja. Jeszcze dwie rzeźby, które pochodzą również z tej dominikańskiej świątyni. Świętego Dominika, to na tych filarach w pobliżu wejścia głównego i świętego Jacka. I mamy taki bardzo piękny dominikański akcent. A to już, o tym już rozmawialiśmy, ale warto ciągle mówić o tym wspaniałym wnętrzu, w którym jesteśmy, jakbyśmy się przenieśli do zupełnie innego świata.
świata. Takiego świata, w którym się odrywamy od tego hałasu, od tego zgiełku, od tego nagromadzenia przedmiotów. Pewien świat uporządkowania duchowego. Po pierwsze też możemy zobaczyć tam najstarsze malowidło znajdujące się w tej świątyni, malowidło XV-wieczne, mianowicie fresk procesji apostołów. Proszę zwrócić na to uwagę, to często umyka naszej uwagi. Wyjątkowo piękne przedstawienie procesji apostołów. No i oczywiście cała opowieść o świętej Kindze, ale przede wszystkim te elementy górnicze. Szczęść Boże i symbol górniczy. I wydaje mi się, że będąc w tym kościele można właśnie akcentować właśnie ludziom, którzy przychodzą tu z zewnątrz, do Bogni, te elementy górniczej tradycji, która doskonale współgra z tym, co nas do tego kościoła prowadzi, czyli do spraw wiary, ze sprawami wiary. Jeszcze witrażyk i jeszcze jeden element, który do tej tradycji górniczej nawiązuje, czyli epitafium Jana Kowalińskiego, skarbnika sali hojnego dla bazyliki. Tu już czas spowodował, że nie mamy portretu. Ale te epitafia były czymś częstym. Piękne są epitafia w tym kościele. Piękne teksty mówiące o tym, jak żywi opłakują umarłych, ale też jaką perspektywę pokazują przede wszystkim tym, którzy te epitafia będą czytać, bo epitafia są do tych, którzy przychodzą. I jeszcze jedna rzecz, która również jest niezwykle istotna w tej świątyni. W nawie południowej znajduje się tablica, którą poświęcono bohaterowi naszego hymnu narodowego, którego śpiewamy w refrenie. Przecież tego hymnu, o którym śpiewamy w refrenie tego hymnu. Tablica osłonięta w 1897 przez Sokół Bogański. Ale zwróćcie Państwo uwagę, jak jest tutaj podkreślone miejsce urodzenia Pierzchowiec z powiatu Bochnia. To kiedyś był rzeczywiście powiat bochański, dzisiaj znajduje się w powiecie wielickim Pierzchowiec. Piękna tablica. I warto też zwrócić uwagę na to, kiedy ona została wmurowana. Murowana została w tym momencie, kiedy zaczynamy dopiero kierunkować te pomysły na to, że może zaistnieje szansa, którą później okazała się pierwsza wojna światowa dla Polaków do wybicia się na niepodległość. Ona wiąże nas z Pierzchowcem, częścią Pierzchowa, gdzie znajduje się i obelisk, na którym są słowa naszego hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła”, i znajduje się Kopiec. Tak upamiętniano największych bohaterów w naszej ojczyźnie, czyli Kościuszkę Piłsudskiego, tutaj Dąbrowskiego. Przenosimy się do innej nawy. Ja tutaj nie będę Państwa nakłaniał, żebyśmy nie musieli starać się tego zapamiętać, gdzie to się znajduje, bo zawsze można trafić do jakiegoś opracowania, ale chcę Państwu zwrócić uwagę po prostu na te elementy, które są zwyczajnie mówiąc ciekawe w tej świątyni. Czasem sobie żartowałem nawet, że one są tak ciekawe, że człowiek upada do stawienia i później musi się spowiadać z tego powodu. Ale proszę Państwa, sztuka jest taka, że sztuka nas porusza. I sztuka nas także prowadzi w końcu do kogoś, dla którego do tego kościoła przychodzimy. Ołtarz świętych Janów, a w nim ogromnie ciekawa rzecz, mianowicie pantepedium, tak się nazywa ta część ołtarza, znajduje się taka drewniana, srebrzona panorama Pragi, czeskiej Pragi. To jest przedstawione męczeństwo świętego Jana Nepomucena. Wiemy, patron spowiedzi, tajemnicy spowiedzi, właściwie spowiednik króla Czech, który domagał się od Jana Nepomucena, żeby wyjawił grzechy jego małżonki. Kanonik Jan był nieugięty, w związku z czym się bacze króla wyrzucili go do teatry. I tak ten święty Jan Nepomucen stał się tym patronem.
patronem, on też się stał patronem od wód. Dlatego on tak często jest nad rzekami, nad stawami, nad problemami. Zwróćcie Państwo uwagę, ile tych figur świętego Jana Nepomucena znajduje się na terenie naszego kraju. Jeden z nowszych ołtarzy, warto też o tym pamiętać, że znajdują się dwa ołtarze przy pierwszym filarze, przy wejściu głównym, ołtarz świętego Jana Pawła II i ołtarz świętego Ojca Pija. Idźmy jeszcze w górę w stronę bernardyńską. Dość mocno ukryta figura świętej Kingi. No ale jeżeli jesteśmy przy tej rzeczywistości kościelnej, to również zobaczymy świętą Kingę w oknie jako witraż w kościele szkolnym. Bardzo piękny witraż zaprojektowany przez Polichromię Poznańską w 1936, bo wtedy ten kościół szkolny powstał. On powstał właśnie w latach 1937 na terenie dawnego Górnego Rynku. Później tam było tak, właśnie w tym miejscu, to nie do wiary. I później ten kościół, o, jeszcze tak sobie zrobił, o, i stało się tak. To był plac, można powiedzieć taki parking troszeczkę na targi Jabłonki. To jest fascynujące zjawisko. Namawiam kogoś, kto będzie kiedyś się zajmował, w jaki sposób przeszłość, żebym się wziął za to, bo to jest wspaniały temat tych jarmarków, tych miejsc. Wspaniały, fascynujący, socjologiczno-kulturowy temat. Tak już idźmy na porządku, co możemy zobaczyć. No, rzecz jasna, Kościół świętego Pawła. Tutaj nie mam tutaj dobrych zdjęć tego kościoła, chociaż napisałem tekst do takiego przewodnika po tym kościele, ale chciałbym zwrócić uwagę, że te elementy interesujące z punktu widzenia pogańskiego, lokalnego, są również w obydwu tych świątyniach innych niż tylko Kościół świętego Mikołaja. Kościół świętego Pawła Apostoła, na przykład tabernakulum, które zostało tak skonstruowane, że tworzy wrażenie kryształu soli. Zresztą sami autorzy o tym w ten sposób mówili, że tak stali się tabernakulum skomponować, żeby ono przypominało kryształ soli. No bo jeżeli jesteśmy w Bogu, to co może być? Sól. Sól biblijnie, wiadomo, kontekstów wiele, prawda? Bardzo interesujących na temat soli, o zwieczeniu soli i tak dalej, o tym, żeby być solą. Więc ta sól pełni ogromną rolę. I tutaj taki efekt plastyczny. No i tutaj jeszcze tak troszeczkę bliżej mamy ten kryształ soli. Więc proszę zwrócić uwagę. W tym kościele także jest taki element lokalny, na który warto zwracać uwagę komuś, któremu chcemy powiedzieć, że przyjeżdża do miasta solnego. I jeszcze Kościół świętego Jana Nepomucena. Przede wszystkim nad platformą Królówna Nowego witraż, a w nim bardzo interesujące rzeczy. To nie tylko opowieść o historii o Matce Boskiej Smolnianki, o Matce Boskiej Anielskiej, ale także mamy tutaj bazylikę, ale tutaj mamy trzy sutoris, gdzie idzie procesja górników, tam idzie całą hutnicy, a więc tę narrację religijną została wpleciona narracja tożsamościowa, kulturowa tego miejsca. No i teraz pozwólcie Państwo, że troszeczkę o nas, bo wydaje mi się, że też warto do tego budynku zaglądnąć, budynek muzeum, tym bardziej, że ma konotacje historyczne bardzo mocne. Mówiliśmy tu już sporo o narodzinach kultu Matki Bożej Bokańskiej. To właśnie to miejsce i to od połowy XVII wieku siedziba klasztoru dominikanów. Podwórze, na które kiedyś przybywali pielgrzymi, uczestnicy odpustów. No i jeszcze raz przypominam ten obraz, który się tutaj kiedyś znajdował. I właśnie tutaj przyniósł go Klemens Bąkowski z Wieliczki i ofiarował go dominikanom, a dominikanie rozwinęli. Też Państwo oglądacie jeszcze raz
tę sytuację. Adaptacja naszego strychu spowodowała, że mogliśmy pewnego dnia w październiku 2014 roku pokazać w tym wspaniałym wnętrzu, gdzie możemy podziwiać XVIII-wieczną wieś wydatkową, pokazać wystawę sukienek na obraz Matki Bożej Bogeńskiej. Tych sukienek chyba, o ile pamiętam, jest 7, wypożyczonych przez księdza proboszcza, fundowanych przez parafian. To niezwykle wygląda, to wygląda niesamowicie, ta prezentacja, dlatego że one są puste, prawda? I musimy uruchomić wyobraźnię. I młodzi ludzie, z którymi mamy bardzo dobry zawsze kontakt, Szkoła Podstawowa 5, gimnazja, zaprezentowali tutaj takie widowisko poświęcone Matce Bożej Bogeńskiej. Jeżeli mowa o nas, to Jacek Malczewski, Olga Woznańska, Tadeusz Mankowski, Ludwik Stasiak, jeżeli chodzi o lokalnych artystów, jeszcze raz Ludwik Stasiak, Marcin Samnicki z portretem Mankowskiego. To są artyści, zwłaszcza ta pierwsza, druga, nie pamiętam, rekomendacji, można przyprowadzić każdego, kto do tego miasta przyjedzie i pokazać, bo patrzcie, no mamy galerię, która jest złożona z dzieł wybitnych polskich artystów. Najwybitniejszy artystów przełomu XIX i XX wieku. To także zbiory Inguna Buch, tutaj rok 1481, Norymberga, Antonika Berger, żywoty papieży. Mamy też Biblię wydaną w Spirze w 1489. No i to także ogromny zbiór obiektów, które dotyczą miejscowego, dzieł miejscowego górnictwa. Kartografia salinarna, plany salinarne, tutaj mamy szyfrowiec i fotografie, które dotyczą dawnej Bochni. Jedna z pierwszych fotografii Bochni. Lata, lekko licząc, przełom lat 60. i 70. XIX wieku. I również dokonania zasłużonego na literaturę religijnej Pawrzyńca Pisza. Bardzo dobre zbiory etnograficzne. Tu poznajemy oczywiście świętego w uczestni Piotra Demińskiego z Grobli, święty Franciszek i Szopka Stanisława Walińskiego. Bardzo polskie elementy. Zwróćcie Państwo uwagę. To im trzeba pokazywać. To im trzeba pokazywać. Bo to są nasze rdzenie, to są bardzo ciekawe elementy. My czasem mamy taki kompleks. Tam są, tam jest malarstwo, prawda, tam jest żywioł. Nie, to nie jest tak. Ja miałem parę doświadczeń takich, że pokazywałem to ludziom z Niemiec chociażby. Oni zamków mają dużo, ale ich interesują na przykład takie elementy, które nawet u nas niektórzy mogliby nazwać średnio ciekawymi, może mało ciekawymi. Człowieka, który przyjeżdża z zupełnie innego kręgu kulturowego, istnieją właśnie takie rzeczy. To im trzeba pokazywać. To dla porządku. Pokazujemy, mamy też świętego Mikołaja Przepięknego na dziedzińcy muzealnym. Ten pejzaż miasta od wieku w zasadzie XIX, taki widok jest widokiem wciąż obecnym. Widok wieży szybowej, bo wcześniej było inaczej. No trudno byłoby sobie nam wyobrazić, prawda? To miejsce, gdybyśmy nie mieli takich miejsc, jak to, które w tej chwili pokazuję. To przecież tworzy tą piękną tkankę, która stanowi o wyrazistości tego miejsca, która nadaje mu charakter, która podkreśla jego oryginalność, indywidualność. Miejsce, które już utraciło swoją pierwotną funkcję, czyli wydobywanie soli, bo soli Bogni nie wydobywa się od roku 1990.
tej chwili ta kopalnia, która dała życie temu miastu, która określiła jego charakter, która określiła dzieje wielu rodzin bochnieńskich, stworzyła wiele biografii Bochnia, ta kopalnia przeniosła jakby nas w zupełnie innej roli, innej funkcji. Miejsce ukryte całkowicie, czy Trinitatis. Rzadko tam bywa. Jeszcze na chwileczkę tylko do kopalni, żebyśmy mieli świadomość, co możemy zarekomendować tym ludziom, którzy może będą pod naszą opieką. Zwróćmy uwagę na ten stół ofiar eucharystyczny w kaplicy Świętej Kingi, zwłaszcza na te oto szare podesty. I tutaj lichtarze. Dlaczego, proszę Państwa? Dlatego, że kiedyś było tak, w roku 1999, kiedy Polskę odwiedził ojciec święty Jan Paweł II i kanonizował księżnę Kingę i uczynił to w Starym Sądu, to wówczas górnicy bochańscy wykonali takie oto filary pod ten stół ofiarny. I to są właśnie te, które wróciły później, kiedy tam groziła im no jakby taka sytuacja degradacji, wróciły do kopalni bochańskiej i dziś są niezwykle cennym zabytkiem i chlubą Bochni. Prawda? Bo to są niemi świadkowie tego wielkiego wydarzenia, kiedy papież wynosi patronkę górników słabych na ołtarz. I obraz ukazujący legendę, jeszcze jeden, o dokonanej renowacji w kaplicy Świętej Kingi z ołtarza. Ja do tego jeszcze dojdę w innym miejscu. Nie będę tutaj rozwijał tej sytuacji, ale też chciałbym zwrócić uwagę, że to życie religijne górników nie mogło się odbyć bez Boga. My sobie dzisiaj wjeżdżamy do kopalni bardzo sympatycznie, jest elektryczność, systemy wentylacyjne działają prawidłowo. Natomiast proszę się wczuć w rolę człowieka dawnej niepoki, który zjeżdżał tam rzeczywiście z pytaniem, czy ja dzisiaj wyjadę na świat, czy wyjadę z powrotem. Dlatego ten świat był nasączony właśnie elementami religijnymi, tych kaplic, kapliczek, zawieszonych figurek, przy wyrobiskach, chodnikach, poprzecznikach, było wiele. One dzisiaj są skoncentrowane w kaplicy Świętej Kingi, jak choćby to wspaniałe XVII-wieczne ukrzyżowanie ze wspaniałymi rzeźbami Chrystusa, Matki Bożej, Świętego Jana. No i też takie miejsca, których doświadczyła ta kopalnia, czyli wielkiego pożaru w roku 1875. I też takiego miejsca, gdzie rodziły się rozmaite nadzieje w różnych epokach historycznych. Ze wspaniałym w końcu obiektem z roku 1909 tego maszyną balową wyprodukowaną w Chorzowskiej Hucie Laue, która no, dzisiaj chyba napędzana jest elektrycznością, ale i ona dla turystów wykonuje, powiedzmy, te wszystkie ruchy tam są, ale ja jeździłem jeszcze przecież, zjeżdżałem do kopalni, kiedy ta maszyna wspaniale funkcjonowała i mięciutko jechała. Chyba nawet łatwiej jej koła niż dzisiejsza. To dla porządku musimy powiedzieć, ale też jeżeli pokazujemy komuś daną miejscowość, w tym przypadku Bochnie, to warto go zaprowadzić także na cmentarze, albo polecić mu odwiedzenie cmentarzy. Zresztą znam ludzi, którzy zaczynają właśnie wizyty, bo oni tam jest lustro tej społeczności, przynajmniej ostatnim dwustuleciu, i tam widzą tę społeczność. Tam też znajduje się ten pomnik ofiar tego pożaru, którego dotyczyła tablica, a został zaprojektowany przez wybitnego polskiego architekta, jednego z najwybitniejszych na przełomie XIX-XX wieku, Teodora Tarowskiego. No i jeszcze można też zwrócić uwagę na tym cmentarzu, na sarkofag zaprojektowany przez Jana Matejkę na grobie swojego szwagra Leonarda Serafińskiego. I już kończymy.
rozwijać wątku, bo on jest troszeczkę w inną rzeczywistość wpisany, ale w gimnazjum numer 1 znajduje się taka oto tablica wydobyta kiedyś z podtynku, która pokazuje wyjątkowo piękną sylwetkę bohaterskiej dziewczyny, która należała do najcierpliwszych obrończyń Lwowa i zginęła na Mersengówce w 1919 roku w Lwowie. No trudno, pochodząc po mieście, próbując wykonać jakąś taką inwentaryzację, można powiedzieć zabytkową, nie zwrócić uwagi na budynek dawnego gimnazjum, a dziś pierwszego liceum ogólnokształcącego, które także posiada miejsca, o których można powiedzieć, są miejscami pamięci. Jak chociażby ten hol szkoły, gdzie znajduje się tablice upamiętniające zarówno udział uczniów i nauczycieli tej szkoły, czy właśnie jej bohaterską śmierć w latach I wojny światowej i w latach II wojny światowej. To bursa zbudowana dla ubogich uczniów gimnazjum, którzy przez kilkanaście czasem kilometrów chodzili codziennie do szkoły, a później mogli dzięki tej wspaniałej inicjatywie Bochnian, która zakończyła się tak pięknie w roku 1905, mogli po prostu żyć w jakichś ludzkich warunkach i tej szkoły robić w jakichś ludzkich warunkach. Musimy pamiętać o takich miejscach, jak pomnik Podległym za Wolność, bo też można ktoś o to zapytać. To jest jeden z najważniejszych pomników w naszym mieście, który upamiętnia tych, którzy oddali swoje życie za ojczyznę w tamtych latach. To jest scena akurat z roku, w którym było odsłonięto, czyli 1935. To także tablica na naszym budynku, która upamiętnia wojnę polsko-bolszewicką, a ściślej bohaterskich synów ziemi bochniańskich, którzy polegli w tej wojnie. No i jeszcze nie możemy zapomnieć przecież o cmentarzu Świętej Rozalii, gdzie spoczywa 35 żołnierzy września. Tak by się wydawało, cmentarz właściwie taki, który już zwolna się trzeszczał za park, gdzie tych grobów jest coraz mniej, który został zamknięty dla celów grzebalnych w roku 1967, a jest tam tak ważne miejsce. I dobrze, że tam chodzimy 1 września, z okazji 1 września 1939 roku. Ulica Niecała to z kolei pomnik izraelskiej rzeźbiarki Arsi, która upamiętniła w ten sposób ofiary getta w Bochni. A getto w Bochni to była rzeczywistość dotykająca 15 tysięcy ludzi, których zgromadzono w latach 1941-1943 na tym miejscu. To także cmentarz żydowski. Czasem chodzimy tam i bardzo jest to budujące, że ludzie chcą poznawać te miejsca, chcą poznawać wszystkie cmentarze. Jeszcze Proszówki. Cmentarz, gdzie zostało pochowanych ponad 500 ofiar getta żydowskiego. No, proszę Państwa, trudno powiedzieć, ale dzisiaj dworce są zabytkami, prawda? I warto je oglądać. Na przykład wspaniale odnowiony dworzec w Tarnowie. Ale ja też chciałem Państwu wrzucić kilka takich obrazków, jak ten dworzec kiedyś samo miasta wyglądał. O, tak, do stacji Bochnia się przyjeżdżało z fantazją. Jak teraz bym przemknęło pendolina, teraz będą nam się pociągi szybkie, to warto dla wyrównania oddechu zobaczyć także te zdjęcia, które pokazują dość leniwą atmosferę, ale jednak czas punktualnie jeżdżących pociągów. A z jednego z takich pociągów wysiadła w 1861 jedna z najwybitniejszych aktorek polskich, w ogóle światowych tamtego czasu, Helena Modrzejewska. Pierwszy pociąg do Bochni przyjechał w 1855, a Helena tutaj musiała się schronić przed podcastem krakowym i w związku z czym mogliśmy odnotować później jej debiut
na scenę miejscowego kasyna. Tutaj też miał się urodzić jej syn Rudolf Morzycki, który zasunął później jako budowniczy wielkich mostów w Ameryce. Już ostatnia sekwencja tych zdjęć, które dotyczą Bochni. Mianowicie tu mam kilka zdjęć, które wykonaliśmy, kiedy prowadziliśmy remonty na dachu naszego budynku. Chciałem tylko Państwu pokazać właściwie nawet nie to zdjęcie, tylko zdjęcia inne. Jeżeli jesteśmy na rynku, co ewentualnie możemy powiedzieć o obiektach, które się tutaj znajdują, jeżeli nas ktoś zapyta, ktoś w naszym towarzystwie, co tutaj widzimy. No więc uporządkujmy sytuację. Budynek, dawny budynek klasztorny Dominikanów, dziś siedziba muzeum, przed siedzibą muzeum także siedziba starostwa bochnińskiego i pierzeja południowa, właściwie dość charakterystyczna, ale tutaj dość skąpo, dlatego że tu właściwie mamy tylko trzy takie budynki późnobarokowe, które możemy zaliczyć do ciekawszych, a tutaj Państwo widzicie, tu zerwano już całkowicie z tym, co tak pielęgnowano w średniowieczu, czyli budowaniem domów szczytem do placu rynkowego. Tutaj jest budowanie jak najłatwiejsze, jak najbardziej ekonomiczne i w ten sposób ta pierzeja troszeczkę zatraciła swój charakter. Jeżeli jeszcze jesteśmy przy rynku, to dopowiedzmy, że ta forma rynku została nadana w roku 1964. Wcześniej rynek był placem pochyłym. Te wszystkie schody, które tutaj się znajdują, które Państwo widzicie, to są wszystko elementy, które są elementami sztucznymi, ponieważ prostując, plantując, jakby poziomując ten plac, musiano wyrównać ten naturalny spadek tego miejsca. To jeszcze dla przybliżenia te kamieniczki pierzei południowej. Jeżeli idziemy dalej, to jeszcze chcę powiedzieć, że w budynku oznaczonym Rynek 5 znajdował się kiedyś jeden z najbardziej znanych zakładów fotograficznych w danej Galicji, czyli zakład Władysława Kargula. A tu kiedyś znajdował się jeszcze wojewodzia Góra. Jak Państwo jesteście na rynku, zobaczycie tam wózek i napis wojewodzia Góra, to ten szyb mniej więcej tutaj się znajduje. I jeszcze przejdźmy dalej. W roku 1887 powstał budynek Urzędu Miejskiego. Tak chciałbym powiedzieć tylko, że ta ulica Kazimierza Wielkiego funkcjonowała w zasadzie w takiej formie, jak my ją dzisiaj znamy, czyli ulica pewnej, no, nawet przykładając miarę małego miasta, pewnej monumentalnej zabudowy, dopiero od XIX wieku. Wcześniej była to ulica Piekarska, Rzeźnicza, Rzeźnicka. Te nazwy ulic się przenosiły rozmaicie. I to była ulica peryferyjna. I się przyjeżdżało koło Kościoła Świętego Mikołaja i jechało się pierzeją północną. I jeszcze spośród takich budynków projekt Władysława Kielskiego z roku 1893 roku, budynek Rady Powiatu. Dzieła Władysława Kielskiego Państwo znajdziecie liczne dzieła w Krakowie i nie tylko. Wybitny architekt, uznany to roku, podobnie jak Teodor Tarowski.